Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Jutro wybory do Parlamentu Europejskiego. W całym kraju trwa cisza wyborcza. Z kolei już swoich przedstawicieli do Europarlamentu wybierają Czesi, Łotysze, Maltańczycy oraz Słowacy. Polacy po raz czwarty biorą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory najwyższą frekwencję odnotowano w 2009 roku. Wtedy było to ponad 24%. Uprawnionych do udziału w głosowaniu mamy 29 milionów 994 623 wyborców. Pełniący obowiązki szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz informuje, że zainteresowanie wyborami jest większe niż 5 i 10 lat temu. W całej Polsce wydano 118 763 zaświadczenia o prawie do głosowania. Czyli to dla tych obywateli, którzy będą głosowali poza miejscem swojego zamieszkania. Dla porównania w 2014 roku było to niespełna 51 tysięcy zaświadczeń. Zasady głosowania są jasne. Postawić jeden znak X w jednej kratce przy nazwisku jednego kandydata. Od północy w całej Polsce trwa cisza wyborcza. Oznacza to zakaz prowadzenia agitacji wyborczej, w tym zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień, rozpowszechniania materiałów wyborczych, czyli nie można wieszać plakatów, nie można ich również zrywać. Cisza wyborcza potrwa do jutra do godziny 21. Zaraz po zamknięciu lokali wyborczych pojawią się pierwsze sondaże. Ostateczne wyniki poznamy najwcześniej na drugi dzień. Nasze doświadczenia wskazują, że mogą to być późne godziny wieczorne w poniedziałek, ewentualne godziny popołudniowe we wtorek. Liczba mandatów, jakie przypadną poszczególnym ugrupowaniom, obliczana jest metodą Donta. Podział tych mandatów między przedstawicieli poszczególnych formacji nie jest już taki oczywisty. To dokonywane jest metodą tak zwanych największych reszt dla każdego okręgu. Mamy bardzo skomplikowany system podziału, trudny do prostego wytłumaczenia takim prostym językiem. To jest wyższa matematyka. To, który z kandydatów otrzyma mandat, będzie uzależnione od frekwencji w danym okręgu i liczbie głosów oddanych na określony komitet wyborczy. Pierwsze cząstkowe wyniki Państwowa Komisja Wyborcza może podać najwcześniej, dopiero po godzinie 23, kiedy to zostaną zamknięte lokale wyborcze we Włoszech. Sytuacja hydrologiczna stabilizuje się. W ciągu ostatniej doby stany alarmowe były przekroczone w 23 miejscach, a ostrzegawcze w 50. Poszkodowanym pomaga prawie 11 tysięcy strażaków. W pomoc zostali włączeni także żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej. Tylko wczoraj strażacy w całej Polsce wyjeżdżali prawie 1900 razy, usuwając skutki intensywnych opadów deszczu, burz, a także silnych wichur. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Silny wiatr uszkodził 74 budynki, w tym 66 budynków mieszkalnych. Uszkodzone bądź też zerwane dachy na tych budynkach zostały przez strażaków zabezpieczone folią i plandekami. Największą liczbę interwencji wczoraj stanowiło wypompowywanie wody z piwnic zalanych budynków. Strażacy głównie w województwach południowych przeprowadzili prawie 1100 tego typu interwencji. Podczas wczorajszych działań został ranny jeden strażak. W ciągu ostatniej doby działania ratownicze związane z usuwaniem skutków nawałnic prowadziło ponad 10,5 tysiąca strażaków. W dalszym ciągu bardzo dużo pracy mają strażacy w województwie małopolskim, śląskim, podkarpackim, świętokrzyskim, a także w województwie lubelskim, gdzie usuwają skutki nawałnic, które przechodziły w ciągu ostatnich kilku dni. Natomiast trwa zabezpieczanie, umacnianie budynków, a także wałów powodziowych w województwach, przez które będzie przechodzić fala wezbraniowa na rzece Wiśle. Warszawa odda dziś hołd dla rotmistrza Witolda Pileckiego. Po południu spod pomnika Mikołaja Kopernika wyruszy marsz poświęcony jego pamięci.
Nieprzeciętna postać, która swoim życiem dała świadectwo tego, jak z odwagą służyć ojczyźnie, płacąc za to najwyższą cenę, cenę własnego życia. To właśnie rotmistrz Witold Pilecki. Dziś Warszawa, dokładnie w 71. rocznicę śmierci, odda mu hołd. Marsz Pileckiego wyruszy o 15.30 spod pomnika Mikołaja Kopernika. Około 17.30 dotrze do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej. Tam, w miejscu, gdzie został więziony i zamordowany rotmistrz Pilecki, odbędzie się oficjalna część uroczystości. W programie przewidziano m.in. inscenizację o niezdobytej przez Niemców reducie Ordona oraz projekcję filmu dokumentalnego Witold w reżyserii Tadeusza Pawlickiego. Jak podają organizatorzy, w uroczystościach weźmie udział córka rotmistrza Pileckiego, Zofia Pilecka-Optułowicz. W Rzeszowie wręczono Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej. To odznaczenia nadawane przez prezydenta na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas uroczystości w Rzeszowie Krzyżem Wolności i Solidarności zostało odznaczonych 14 osób, w tym dwie pośmiertnie. Dzisiaj niepodległe państwo polskie, honorując Was Krzyżem Wolności i Solidarności, składa hołd i wyrazy podziękowania za dobre wybory w trudnych czasach. Mówił Jan Baster, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, który odczytał list prezesa Instytutu, doktora Jarosława Szarka. Grono wyróżnionych osób z roku na rok się poszerza. Prawdy, o które walczyliśmy, są niewątpliwie wartościami uniwersalnymi. Taką postawą wlewaliśmy w serca Polaków nadzieję na życie niepodległej ojczyźnie. Mówił Adam Pawluś, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Modlitwa i wiara. O tym, co było źródłem siły w tych trudnych czasach, mówiła Sławina Teresa Kargol. Pierwszą taką siłą to było nawiedzenie Matki Bożej. Kiedy była peregrynacja i obraz jeździł po całej diecezji, ja miałam pracę terenową i proszę mi wiedzieć, to był zryw narodowy. To było pospolite ruszenie. Siłę dalej dał nam Ojciec Święty. Obudziło się w nas poczucie wartości, bezpieczeństwa. A równocześnie, nie mówię o prymasie, ale nasz ukochany arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Zasługi, dokonania, droga życiowa i doznane represje każdej z osób są inne. Za ich niezłomną postawę i walkę o wolność Polski dziękowała Bogumiła Stec-Świderska, wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność. Za to, że byliście odważni i sprzeciwialiście się kłamstwu, że było was na to stać. Dziękuję wam również za prawość myślenia i za prawość postępowania i za lata poniewierki, które was spotkały. Jak dodał Adam Pawluś, wiele spraw z okresu komunizmu do dziś nie zostało wyjaśnionych. Ciągle mamy jeszcze wiele do zrobienia. Ciągle mamy jeszcze wiele spraw niewyjaśnionych. Ciągle jeszcze jest wiele ran niezagojonych. Nie wiemy do końca, jak został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko i wielu, wielu innych naszych kolegów, przyjaciół i działaczy podziemia. Po raz pierwszy Krzyż Wolności i Solidarności został nadany w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy wydarzeń radomskich. Wielkie gwiazdy na stulecie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 16 czerwca odbędzie się 65. memoriał Janusza Kusocińskiego. Polska już teraz jest lekkoatletyczną potęgą, zwłaszcza w Europie. Zatem wystarczy nam zaprosić polską kadrę na stadion w Chorzowie, a będziemy mieli pełno gwiazd. 16 czerwca na stadionie w Chorzowie odbędzie się 65. memoriał Janusza Kusocińskiego. Wielkie nazwiska zobaczymy m.in. w konkursie skoku o tyczce mężczyzn. Sam Kendricks, Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski. Na 100 metrów przez płotki wystąpią medalistki olimpijskie. Mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro i wicemistrzyni
mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro potwierdziły swój udział, odpowiednio Briana Rollins i Nia Ali. Na starcie zobaczymy też zawodniczki z polskiej sztafety 4x400 metrów pań. To aktualne mistrzynie Europy. Wcześniej sięgnęły po brąz mistrzostw świata. Dyspozycje dziewczyn wiemy, jak wyglądają, bo startowały w Yokohamie, gdzie świetnie pobiegły. Wygrały z Amerykankami, które też startowały w takim bardzo dobrym składzie. W Yokohamie biało-czerwone wygrały nieoficjalne Mistrzostwa Świata Sztafet, a wystąpiły przecież bez Iggy Baumgard-Witan, jednej z liderek zespołu. Mam nadzieję, że już teraz na początku sezonu dam radę z nimi rywalizować na równym poziomie, ramię w ramię. Wielkie nazwiska mają podkreślić, że 65. Memoriał Janusza Kusocińskiego odbywa się w roku stulecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jest to najstarszy związek sportowy w Polsce, starszy niż Polski Komitet Olimpijski. Dlatego w trakcie imprezy nie zabraknie też lekcji historii. W planach jest odtworzenie biegu na 100 metrów z ostatnich przedwojennych mistrzostw Polski. Pojawią się historyczne stroje i buty. Będzie można zobaczyć, jak ta lekka atletyka ewoluowała, jak to wszystko się zmieniało. Przed rokiem rywalizację na memoriale Janusza Kusocińskiego opóźniła gwałtowna ulewa, ale i tak na stadion przyszło nawet 20 tysięcy kibiców. W tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze wyższej frekwencji. Libii grozi wojna domowa. Jeśli do tego dojdzie, kraj może zostać podzielony. Konflikt w Libii uderza w cywilów. Ponad 75 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Po obaleniu i zabójstwie Muammara Kaddafiego w 2011 roku Libia praktycznie przestała funkcjonować jako jedno państwo. W kraju zapanował stan dwuwładzy. Trwa konflikt zbrojny między siłami dwóch rywalizujących ze sobą rządów. Siły generała Khalify Haftara od kwietnia prowadzą ofensywę na Trypolis, kontrolowany przez mający poparcie ONZ-u rząd Faiza Mustafy As-Sarraja. W obecnej chwili wojska generała utknęły pod Trypolisem. 48 dni po rozpoczęciu ataku oddziałów generała Khalify Haftara na Trypolis jest tam już zbyt wiele przypadków śmierci i zniszczenia. Libia jest na granicy wojny domowej, która może doprowadzić do trwałego podziału kraju. Odbudowa kraju zajmie lata, a jej warunkiem jest zakończenie wojny. Ostrzegał na forum Rady Bezpieczeństwa specjalny wysłannik ONZ do spraw Libii. Sytuacja polityczna jest skomplikowana, mówi dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najprościej nam jest to zrozumieć przez pryzmat, mówiąc o dwóch obozach, które ze sobą walczą. Obozie libijskiej Armii Narodowej, w której matecznikiem jest Bengazi, czyli Libia Wschodnia, i obozie Libijskiego Kongresu Narodowego, którego główną siedzibą jest Trypolis i sąsiednie obszary Trypolitanii. To jest ogromne uproszczenie. Tak? To musimy mieć świadomość, że to nie są jednolite siły i że po każdej ze stron występuje tak naprawdę koalicja rozmaitych ugrupowań. Konflikt jest umiędzynarodowionym konfliktem wewnętrznym. Każda ze stron ma potężnych sojuszników. Wiele krajów dostarcza broń wszystkim stronom konfliktu bez wyjątku. Ilość i rodzaj tej broni powodują większą liczbę ofiar. Bez solidnego mechanizmu egzekwowania embargo na broń dla Libii stanie się cynicznym żartem. Niektóre narody podsycają ten krwawy konflikt. Narody Zjednoczone powinny położyć kres tej konfrontacji. W Libii walczą ze sobą dwa obozy sunnickie. Obóz wspierający Bractwo Muzułmańskie, którego głównym orędownikiem jest Turcja i Katar. I te siły wspierają rząd w Trypolisie. I obóz przeciwny Bractwu Muzułmańskiemu, wspierający, którego głównymi państwami są Arabia Saudyjska i Egipt. I to są siły wspierające rząd w Bengazji, czy też libijską armię narodową generała Haftara. Konflikt powoduje cierpienia ludności cywilnej. Ma zgubny wpływ na stan opieki zdrowotnej, zaopatrzenie w żywność, paliwo, dostawy energii elektrycznej oraz wody. Ponad 100 tysięcy cywilów pozostaje uwięzionych na obszarach frontowych, a ponad 400 tysięcy na bezpośrednio dotkniętych walkami. Libia znajduje się na szlaku migracyjnym z Afryki do Europy. W związku z tym migranci, którzy się tam znaleźli, są w bardzo trudnej sytuacji. Część z nich jest rekrutowana jako najemnicy do walki w tym konflikcie. Część jest przetrzymywana w nieludzkich warunkach przez przemytników ludzi.
Atak na płeć dziecka, z jakim mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, jest nie do przyjęcia. Konsekwencje takich działań niosą za sobą śmiertelne niebezpieczeństwo, alarmują eksperci. W Stanach Zjednoczonych lawinowo rośnie liczba placówek prowadzących tzw. terapię zmiany płci u dzieci. Działania te polegają na podawaniu nieletnim hormonów. W wielu przypadkach dochodzi nawet do interwencji chirurgicznych. W samych Stanach takich ośrodków jest już ponad 50 i może być ich jeszcze więcej. A to wszystko za sprawą skrajnie lewicowej ustawy o równości, przegłosowanej ostatnio w amerykańskiej Izbie Reprezentantów. Dokument przewiduje dopisanie tożsamości płciowej i orientacji seksualnej do katalogu cech chronionych przez prawo federalne przed wszelką dyskryminacją. W myśl tej ustawy zabronione byłoby pomaganie dzieciom cierpiącym na tzw. dysforię płciową, czyli zaburzenia tożsamości płciowej w pogodzeniu się z własnym ciałem. Samopoczucie dziecka w kontekście tego, czy jestem chłopcem, czy dziewczynką, czy zainteresowanie dziecka kształtuje się cały czas. I nie jest powiedziane, w którym momencie to dziecko zdobywa taką świadomość i przekonanie, że chciałby coś naprawdę. Tutaj rodzic w tym pomaga i rodzic nieraz może sprzyjać dziecku w podejmowaniu decyzji, ale dziecko tu jest w zasadzie pozbawione tej decyzji. Podkreśla dr Sławomir Łapsz, prezes Stowarzyszenia Pacjentów RP w Gdańsku. Konsekwencje takich działań mogą być bardzo niebezpieczne. Te dzieci, kiedy mają zmienioną płeć, mogą podejmować zupełnie inne decyzje w życiu dorosłym. Może nawet to prowadzić do samobójstw albo do przeciwko rodzicom wystąpień. To jest jakaś pedofilia, bo jak mogą rodzice dziecku nieświadomemu nową płeć albo inną płeć z chirurgami kształtować albo zmianę osobowości hormonalnej jakieś. Po prostu tego nie jestem w stanie po prostu się z tym pogodzić. Zgodnie z ustawą lekarze narażeni byliby na procesy, gdyby odmawiali osobom uznającym się za transpłciowe stosowania procedur medycznych czy hormonalnych. W szkołach publicznych dzieci uczyłyby się, że ich płeć nie jest rzeczywistością biologiczną, lecz kwestią subiektywną, zależną od postrzegania samego siebie. Podważone zostałoby prawo rodzicielskie rodziców do wychowania własnych dzieci i poszukiwania dla nich najlepszych możliwości leczenia. Teraz ustawą ma się zająć Senat. Niezależnie od jego decyzji, nowe przepisy może zawetować prezydent Donald Trump, czego oczekują od niego liczne organizacje. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę, życząc dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.